Święta Małgorzata oddała życie powierzone jej Chrystusa,
Przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. Okrutna męczeńska śmierć tej młodej dziewczyny, która
Mamy całe zastępy męczenników w każdym wieku i pokoleniu. Krew tych męczenników oddających życie za wiarę obficie wsiąkała przez całe wieki ziemi, stając się posiewem nowych chrześcijan. A ten niezwykły orszak Pan Kałuby mówi święty Jan Apostol w Apokalipsie, tworzą ciągle ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, ci, co oszukali swoje szaty i we krwi baranka i odmienili. Ten niekończący się orszak w czynniku wzywa dzisiaj mnie i ciebie do wielkości Bogu, do odpowiedzialności za Kościół. Także nasze ludzi. Aby ci męczennicy umocnili nas wrażliwość na sumienie, rodziny, narodowe i polityczne. Święty pamięci sługa Boży, kardynał Stefan Wyszyński, który ma w tysiąclecia, mówił często, ludzie mówią, czas sobiego. To dzisiaj słyszymy jeszcze. A ja mówię, czas to miłość. I tylko miłość, sługa Boże, wziął razem miłości Boga do człowieka, może nas przemienić. Może nas uświęcić. Zmienić nasze życie i wzmocnić naszą wiarę. Amen. Wszechmogący wieczny Boże, ty dajesz nam świętych męczenników, trudno naśladowanie. Sprawiliśmy z pomocy świętej Małgorzaty, naszej patronki, bowiem podążać drogą wiary i miłości do wiecznych przybytych przez Chrystusa Pana naszego. Procesyjny według znanego nam już porządku. Więc wszystkim jeszcze serdeczne błogosławieństwo.
zakład, a teraz podążymy za Chrystusem Eucharystycznym w procesji wokół świątyni. Chwała nasz wieczny Pan.
Amen.